Witam z kamionka. Dzisiaj mamy 16 lipca. Ciągle pada. Przed chwilą też przestało kropić, ale muszę zajrzeć do odkładzików, te które pokazywałem, jak podawałem kwas. Bo zaglądałem tam wcześniej, już jest pora dołożyć węzy. Mijają dni, pszczoła się wygryza i zrobiło się ciasno. Zaraz zajrzymy, jak to tam wygląda. No dobra, otwieramy. Spojrzymy, jak to. Tutaj już jest sporo pszczoły. No nawet dosyć. Już mają ciasno. Zrzucę trochę. No jeszcze. Po tych deszczach zaczęły przynosić pyłek, coś zaczęło kwitnąć. Powoli zaczynają się, jak widać, zabierać zakwitnięcie na błocie. No i trzeba to poszerzyć. Przesuńcie się. Teraz spędzę je trochę niżej. Okay. Opa, co na pierwszej rameczce? Troszkę jeszcze czerwiu jest odkrytego. Jest troszkę jajeczek już tutaj. Ten odkład był zrobiony. Matka wygryzła się 31 maja. Wtedy odkładzik był zrobiony. Jak spojrzę. Trzy ramki. Trzy rameczki było. Czyli pewnie dwie z czerwiem. Jedna z zapasem. Jak widać, po tym dokładałem, są włożone jeszcze trzy węzy. To jest ostatnia. No, większość jest w jajeczkach. Z obu stron. Ładne, świeżutkie jajeczka. Gdzieś pewnie matka jest. No niestety, tu jest bardzo ciemna matka, nie widać oznaczenia. Nie, jest. Jest na samym środku, spójrzcie. Pewnie ją widać, jak wędruje. Tak, odsuwa się od nas. Bardzo ciemna krainka. No dobra. Zajrzymy, co tam dalej się dzieje. Przesuńcie się. Wygląda słoneczko, może będzie fajnie. Tutaj też czerw i jajeczka. Tutaj mamy już duże larwy. Także jest druga ramka zajęta. Strasznie włażę pod ramki. Odsuńcie się. Wychodzą do góry, nie nalatały się dzisiaj, a wyglądają do słoneczka, a ta ramka cięższa, ale to jest, jak widać, sam czerw właściwie kryty troszkę miodu z jednej, z drugiej strony. Tutaj co mamy? O, to samo. Też tak to wygląda. Zaczynają pracować, także powinno być dobrze. No i tu pewnie zapasik. Tak. Tak, większość zalana. No dobra, tu jest w porządku. Czyli poprzesuwam. Tutaj przy tych wygryzających się pszczółkach dam węzy z tej strony teraz. Okej. Ops.
Wcześniej było 2 tygodnie takie ciężkie, naprawdę nic tutaj nie było, pustynia przed deszczami, tragedia była. A teraz może będzie całkiem nieźle, nawet mlecze zaczynają odbijać, kwitnąć drugi raz. Także coś będzie na pewno. Powoli się przygotowuję do wywiezienia kilku rodzin na Nawłoć, a później spróbujemy z wrzosem. Jeśli nie będzie suszy, to może na wrzos pojedziemy na kilka uli. I też powinno być fajnie. Dobra, przesądź się. Ok. Włazić, włazić do środka. Teraz wszystkie popędy dostały, wracają. Dobra, koniec. No dobra, spojrzymy teraz do drugiego ulika. No, jesteśmy przy drugim. To jest troszkę późniejszy odkład. Z tydzień albo dwa, za to dostał więcej ramek pszczółek i on już ma właściwie pełno. Trzeba tylko spojrzeć i uzupełnić ostatnią ramkę i będzie już u nich w porządku. A to jest zapas, jak dostały, tak nie zużyły. Ta strona jest trochę wybrana ścianki, także wszystko fajnie. Przesunę już ją do końca. To też, jak widać, miodek. Mimo tych ciężkich dni jednak coś tam znajdowały sobie. Nie dokarmiałem jeszcze niczym rodzin. Muszą dawać sobie radę. Tutaj co mamy? Mamy tutaj już larwy. Także zaczyna się gniazdo. Właściwie. Są larwy. Cała ta centralna część jest zajęta, a tutaj, jak widać, też zapasu sporo jeszcze. Bieda im nie grozi. No i tutaj już jest na poważnie, fajnie zrobiono. Dosyć dużo naprzynosiły. Teraz z tą rameczką dodatkową, jak sobie poradzą, to dostaną nadstawkę już na Nawłoć. Bo widać, że mają chęć. No, włożona kilka dni temu. Węzeł, no to już jest odciągnięte ładnie. Zacznie się pożytek, to piorunem wszystko pójdzie. Ok, to już jest. Tu już jest ładnie. Już są ostatnie niewygryzione, a tutaj już są wszędzie jajeczka. Także gdzieś też matula jest. Tylko gdzie? A dobra, gdzieś się trafi. Widzę, że tutaj były 4 ramki włożone, stare, reszta to jest węza. Także tak to wyglądało. Przy którymś miodobraniu zrobiłem odkładzik. Tu wszędzie jajeczka. Gdzież ta matka? A pewnie jej też nie zobaczę. Ok. Dobra, nie ma co. Jest taka nieśmiała, nie będziemy jej na siłę szukać. Zobaczę tu jeszcze.
się. O, jest cięższa już rameczka, ale też właściwie gniazdowa. Ładnie też opracowały. A jest matula. Zobaczcie, to jest też z tych krainek. Czekajcie, jak trafię, to jest też oznakowana. Miałem mateczniki rojowe w dwóch ulach. Większość tych matek wykorzystałem. Mateczników. Fajne matki, widać, że bardzo duże. Przesuńcie się. Auć. Dziabnęła. Dobra, w każdym bądź razie bałem się wcześniej, że przez te susze, jak się to wszystko przeciągnie, to będzie już koniec sezonu na amen. Bo tu wszystko, nawet na te nawłoci, nie można było liczyć. Ale po tygodniu deszczu, jak widać, wszystko wraca do normy. Będzie jeszcze fajnie. Dobra, poskładam, zobaczymy dalej. Tutaj może jeszcze spojrzymy chwilkę. To jest mały odkładzik. 4-5 dni temu zrobiony. A taki normalny sypaniec. Tu jest podana matka nieunasieniona, bakwasta KB. Zobaczymy, co robią. Dobra, macie trochę. Op. Okay. Tutaj mają ciasto, pracują sobie nad nim. Zobaczymy, czy przyjęły matkę, czy coś się dzieje. Miodek sam. Jest, matka chodzi. Jest. Przed chwilką ją widziałem, jest na górze. Tutaj. Jeszcze się pewnie nie unasieniła, bo pogoda jest paskudna. Ale tak jak teraz, no, trafiają się chwile ze słońcem, te kilka godzin jest. Także podejrzewam, że za 2-3 dni będą jajeczka. No, budują sobie węzeł, widzę. Dobra. To nie ma co, wszystko w porządku. Przesuńcie się. Dobra, składamy. I tak jak widzieliście, no wszystko ruszyło. Jest fajnie. Zaczęły czerwić już tak na porządnie, bo tutaj nie izolowałem, nic z nimi nie robiłem. Żyją tak jak chcą. Najważniejsze, że pracują, przynoszą miodek. Te odkłady się tak rozwijają w tym roku ładnie, bo wcześniej je zrobiłem, że już właściwie z tych majowych, czy z początku czerwca, to spokojnie już w nadstawkach coś mają. Pójdę jeszcze tylko z tyłu. Mam dwa do poszerzenia. Zajrzę tam, bo znowu chmury idą. Pewnie wiele dzisiaj już więcej nie zrobię. Ale jeszcze tydzień i będziemy zbierać miodek z nawłoci, bo już ładne żółte wiechy są. Także pszczoły już latają. Dobra, to na razie. Do zobaczenia.